Siemandero, słuchajcie, jest godzina 4:40. Jestem na Aleje Jerozolimskie, tak właśnie. Ponieważ jest 4:40, to nie wiem jak się nazywam i za chwilę prawdopodobnie ucieknie mi samolot, który o dziwo jednak poleci chyba, bo już jest numer gate'u, a myślałam, że go odwołają, a jednak chyba nie. Dzień dobry. Nie odpowiedzieli mi. Nic, idę na autobus i jadę na lotnisko. Miałam ochotę wziąć Bolta, żeby było szybciej, ale spróbuję jednak tym autobusem, wiecie. Będę miała bardzo króciutki czas. Spałam w hostelu, w którym było tak strasznie głośno. Nie dość, że wczoraj miałam audycję w radiu do godziny 21, więc wróciłam do tego hostelu, to była 23. To jeszcze właśnie generalnie była impreza, bo no świetne sobie wybrałam miejsce generalnie do snu. Na Alejach Jerozolimskich, gdzie jest impreza, jak się okazuje, codziennie, przynajmniej latem, było mega głośno. Dopiero teraz się uspokaja, policji jest bardzo dużo, chyba właśnie dlatego. Natomiast ja zadzieram kiece i lecę na lotnisko i mam nadzieję, że zdążę na ten samolot jednak. Bo jest to dosyć mocny spontan. 4:57 będzie autobus, teoretycznie. Poddałam się, słuchajcie, jednak wzięłam Bolta, dlatego że się wycykałam, że ten autobus nie przyjedzie. W międzyczasie oczywiście i tak przyjechał. I pewnie na jedno wyjdzie, także generalnie niepotrzebnie, ale nie szkodzi, bo nie było jakoś tragicznie drogi, 25 zł, przeżyję. Słuchajcie, jestem w stresie, dlatego że jadę bardzo w ostatniej chwili, to znaczy normalnie by wystarczyło, ale w związku z tym, co się dzieje na lotniskach, że są takie tłumy i wszyscy latają i są odwoływane loty i w ogóle jakaś katastrofa, no to jest stres, to znaczy tak. Nastawienie mam takie, że jeżeli by ten samochód nie poleciał, to trudno. To zadzieram kiece i lecę z powrotem do domu i też będzie wspaniale i będę sobie grzebać w moich ogródkach i bawić się z królikiem, nie ma problemu. Natomiast generalnie kupiłam lot na mega spontanie, dlatego że przyjechałam do Warszawy, żeby wystąpić sobie w telewizji, potem miałam wywiad w radiu i stwierdziłam, że jak już będę w stolicy, no to właściwie czemu nie wykorzystać momentu i zamiast wracać pociągiem do domu, to przelecieć sobie przez piękne miejsce. I taki jest plan, żeby dzisiaj lecieć z Warszawy tam, gdzie mam dolecieć, a potem z powrotem mam lot za 3 dni do Gdańska. I wtedy uniknę tych pociągów i będzie wszystko super. W Gdańsku co prawda ląduję o 1:30 w nocy, także będę musiała przekoczować na lotnisku i będę wracała po prostu rano już, ale no nie szkodzi. Tak czy inaczej, miejsce, o którym marzyłam od bardzo dawna, i bardzo jestem nastawiona na tak, mam nadzieję, że się wszystko uda, bo no, jest taki spontan. Mam tyle ze sobą bagażu w ogóle, mam mini plecaczek, a tutaj mam właściwie tylko wodę i kupiłam jakieś owoce, żeby na lotnisku nie wydawać już hajsu i żeby nie jeść jakiegoś syfu strasznego. I tyle, no. Zadzieram kiece i lecę. Nie lubię tych porannych lotów, słuchajcie, bo jestem tak nieprzytomna, że ani do Was nie jestem w stanie mówić, ani w ogóle siebie ogarnąć, ale mam nadzieję, że się uda, trzymajcie kciuki. No i mam nadzieję, że przejdę kontrolę bez wypakowywania każdego kremu i żelu pod prysznic. Pozdrawiam ochronę lotniska w Warszawie. Dojechałam. Słuchajcie, tak mi to sprawnie poszło, że nawet po drodze nie zdążyłam ponagrywać ani do Was pogadać. Schowam się do cienia. Tak mi tutaj będą chyba ćwierkać te. Wylądowałam pod namiotem.
Słuchajcie, dobra, zacznijmy od tego w ogóle, że mój lot poleciał i nie był opóźniony i w ogóle super. Jestem zachwycona i lekko zszokowana. I jeżeli mam coś Wam radzić w tej kwestii, to powiem Wam tyle, że warto sprawdzać te same loty na tych samych trasach po prostu tydzień wcześniej czy trzy dni wcześniej, zależnie kiedy latają. Ja przyleciałam Wizzerem i ten sam lot odbywał się 3 dni temu, poleciał opóźniony pół godziny, ale poleciał. Tydzień wcześniej poleciał godzinę opóźniony, ale też poleciał. Więc miałam wrażenie, że chyba ten też poleci. I warto takie rzeczy sprawdzać, bo myślę, że to troszeczkę mówi o tym, czy jest duże ryzyko, czy nie. Czy to się przekłada stuprocentowo na to, czy Wasz lot poleci, oczywiście, że nie, ale troszeczkę to ułatwia. No, doleciałam i jestem w Grecji. Słuchajcie, jestem na wyspie, o której marzyłam od bardzo dawna. Bardzo krótki wypad, bardzo spontaniczny. Zaraz Wam wszystko pokażę. Nie bukowałam w ogóle żadnych hoteli, ani hostelu, ani niczego przed przylotem. Znalazłam sobie miejscówkę, którą bardzo chciałam, była tania. Ale bałam się, że jeżeli ten lot jednak nie poleci, to tam nie mieli opcji, żeby dopłacić, żeby w razie czego było, można tą rezerwację wycofać. Więc stwierdziłam, że nie mogę ryzykować i płacić, no mimo wszystko 80 kilka euro. Po to tylko, żeby jakby zapłacić i tyle, no bo gdybym nie przyleciała, to by się to po prostu przepadło. Więc nie zarezerwowałam nic. I teraz przyleciałam i słuchajcie, zaczęłam szukać po prostu wszędzie, a bardzo mi zależało, żeby być w tej części wyspy, w której jestem w tej chwili. Pokażę Wam wszystko, to zrozumiecie, dlaczego akurat tutaj. No i tutaj jest najdrożej oczywiście. To jest tak trochę jak na Santorini, jest najdrożej wokół Firy i to tak samo tutaj jest najdrożej. Także no uparłam się i jest. Dzisiaj będę w namiocie, ale takim dosyć na wypasie chyba. Fajny kemping, słuchajcie, tutaj jest recepcja za mną. No ale nic, jeszcze nie zdążyłam za wiele zobaczyć. Mój namiot jest niegotowy, więc idę się przejść. Pokażę Wam, jak wygląda okolica. Opowiem Wam, gdzie naprawdę jestem dokładnie. I jutro się przenoszę do miejscowości obok. Będzie trochę zamota chyba z dojazdem, ale zaczynam ufać tym autobusom, powiem Wam tutaj. Bo okazuje się, że nie jest źle. To znaczy teraz z lotniska przyszło mi super sprawnie, dlatego że wyszłam, przed lotniskiem był już autobus do centrum miasta, które tak naprawdę jest tak blisko, że mogłabym dojść na piechotę, ale no fajnie, jak można podjechać autobusem. Zapłaciłam chyba niecałe 2 euro. Potem stamtąd skoczyłam od razu natychmiast do następnego autobusu. Pan mnie wysadził w miejscu, gdzie chciałam. W ogóle super ekstra, bardzo szybko, autobusy klimatyzowane, tanie. Teraz przejechałam przez półwyspy za chyba 2,40 w ogóle, także rewelacja. No ale na razie Wam opowiadam, a Wy w ogóle nie wiecie, o jakim miejscu mówię, nie? Także będę kontynuować. Tak jak powiedziałam, idziemy się przejść, zobaczyć, co jest w okolicy, a potem opowiem Wam dokładnie, gdzie jestem i co tutaj robię. I no i co, i mamy 3 dni. Dzisiaj, jutro pełny dzień i no teraz jest 12, to prawie pełny dzień. Jutro od samego rana, mam nadzieję, i potem jeszcze jeden prawie pełny dzień, bo wylot mam o 23 do Polski, także na spontanie całkowitym. Mam nadzieję, że ten lot do Polski się odbędzie, bo jeszcze może być taka akcja, że nie, ale bardzo jestem szczęśliwa, że tu jestem. Bardzo. Idziemy przejść się po okolicy i sprawdzimy, czy miejscówka jest ok i czy warto było w ogóle tutaj przylecieć. Chyba już czas opowiedzieć Wam też, gdzie właściwie jestem. Korfu, kochani. Wyspa, która uważana jest za mega zieloną i pełną rajskich plaż. Sprawdzimy. Zadzieram kiece i lecimy. Będziecie ze mną? No słuchajcie, jest przepięknie, jest bardzo gorąco, ale chyba nie aż tak gorąco, jak było wczoraj w Warszawie, więc nie jest źle. Bardzo, bardzo, bardzo ładne miejsce. Jedyny mankament, który widzę jak do tej pory, to to, że przynajmniej na tę plażę, na którą poszłam, trzeba przejść przez po prostu taką mega ruchliwą jezdnię i to jest ponad 20 minut piechotą, także idę sobie tak między tymi samochodami, tak jak widzicie, także trochę słabo. Ale ogólnie jest naprawdę bardzo ładnie. Widziałam pierwszą plażę, która po prostu koparę opada. Zjadłam sobie pierwszy lunchik. Hummus pierwsza klasa oczywiście, eggplant i no i pita bread, bo jak jestem w Grecji albo na Cyprze, to jem chleb, bo normalnie staram się go nie jeść. No i zobaczcie, teraz tutaj jest po prostu taka zamota, że nie wiem za bardzo, jak mam przejść.
ale ogólnie naprawdę jest bardzo, bardzo ładnie. Są palemki i jest plażyczka i wszystko jest. Jest naprawdę wypas. Dzisiaj mam zamiar teraz pójść się zameldować do mojego namiotu. Posmaruję się kremem, wezmę bikini, ręcznik i idę w drugą stronę, gdzie jest kilka też plaż, które są troszkę bardziej dzikie chyba. Tak przynajmniej wyglądają, trochę dalej od miasteczka, trochę dalej od cywilizacji i trzeba trochę przejść piechotą po górach, także myślę, że tam będzie mniej ludzi. Więc dzisiaj tam, wieczorem może jakiś zachodzik słońca i jeszcze znowu jakieś jedzonko greckie, a jutro chciałabym rano zrobić hike na takie punkty widokowe, które są tutaj w pobliżu. I później zadzieram kiece i lecę dalej, zabieram plecak i przejeżdżam do następnej miejscowości, takiej najbardziej słynnej. I tam ten pierwszy wieczór spędzę sobie na plaży, tak dosyć chillując, mam nadzieję. A następnego ranka, ten ostatni już dzień, bardzo bym chciała bardzo wcześnie rano wyjść i zrobić ten punkt widokowy, który wiecie, jak wpisujemy Korfu w Google, to się pojawia. Więc to będzie punkt ostatni, zostawię sobie to jako wisienkę na torcie. Dobra, kochani, wróciłam, dostałam namiot, leje się ze mnie, jest tak strasznie gorąco, ale pani właścicielka powiedziała, że dla nich to też nie są normalne temperatury. No ale w sumie w Polsce ostatnio też nie było normalnie, w Warszawie wczoraj było 35 stopni i było tak strasznie gorąco i tutaj jest podobnie. Więc przebieram się i zadzieram kiecę i lecę na plażę, ale chciałabym wam pokazać to miejsce, dlatego że już żałuję chyba, że nie zamówiłam dwóch nocy, tylko jedną, no ale chciałam zobaczyć inne miejsca, to jest raz, a dwa, że nie mieli miejsc na jutro, także właściwie to głównie dlatego. Ale namiot, a namiot, to jest duża różnica, słuchajcie. Ja tak myślałam, jak widziałam na zdjęciach, że to są namioty normalnie, prawie jak w Kenii. Świetne są i jest to bardzo duże miejsce, tutaj są ludzie kamperami, słuchajcie. Las i jest spokój, cisza i jest ekstra. I schowam się. Ja jestem bardzo zadowolona, zapłaciłam 21 euro za ten namiot dla dwóch osób, także jeżeli bylibyście z kimś, to jeszcze by było taniej, no bo koszty się dzielą. Natomiast dla mnie wychodzi 21 za jedną osobę. Toalety są wspólne, prysznice też, ale byłam tam już zerknąć i jest bardzo czysto, wydaje się bardzo czysto, także spoko. Nie mają tutaj ręczników, więc gdybyście korzystali z tej opcji, to trzeba mieć ręcznik ze sobą. Ja posiadam, chociaż taki malutki tylko, ale może da radę jakoś. I naprawdę okolica jest piękna, do plaży jest blisko tej, do której byłam teraz. Zobaczymy teraz te kolejne. Bardzo, bardzo ładne miejsce, jedno z najładniejszych na wyspie na pewno. I co, pokażę wam jeszcze ten namiot, dlatego że no, bardzo fajny jest. Nie ma klimy oczywiście, nie ma też żadnych wiatraków, tego akurat brakuje. No i brakuje jeszcze, słuchajcie, to będzie trochę problem, ale na szczęście mam dobry powerbank, bo tutaj nie ma prądu. I można się doładować u pani, tam sobie siedząc gdzieś z przodu, tam jest bardzo ładne wejście, zaraz wam tutaj jeszcze pokażę też. Bardzo jest ładne wejście, ładny budynek, są stoliki, kwiaty rosną wokół, pięknie pachnie i w ogóle jest super. No i tam można skorzystać ewentualnie, żeby sobie doładować jakiś sprzęt, natomiast tutaj faktycznie nie ma takiej opcji, więc to może być dla kogoś duży problem. Internet jest i całkiem spoko śmiga chyba, na to wygląda i co? I tyle chyba. A, i namioty się nie zamykają na klucz. No przydałoby się, mam wrażenie, jakieś kłódki, ale no mnie to tam wszystko jedno, bo ja nic ze sobą nie mam, zostawię tylko paszport na recepcji, żeby się nie stresować, a tak poza tym to mam ze sobą tylko sprzęt, którym nagrywam, więc i tak zawsze go mam ze sobą. I tyle, nic, nie będę się rozgadywać jeszcze więcej. Słuchajcie, pokażę wam jeszcze trochę tych plaż dzisiaj i na tym skończę, a potem za dwa tygodnie będą kolejne filmy, kolejny film, który będzie taki konkretniejszy, już chciałabym wam pokazać konkretnie, które miejsca najbardziej mi się podobały i tak dalej. Dzisiaj jestem na świeżo, jeszcze nie wiem, co się dzieje, natomiast później zrobimy coś takiego bardziej już przewodnikowego, nazwijmy to, chociaż 3 dni zrobić przewodnik po wyspie tak wielkiej jak Korfu to jest lekko nierealne, także to będzie bardzo takie też, no, przypadek. Dobra, kochani, jestem gotowa, ruszamy na hike, a jeżeli hike, to w moich ulubionych ubrankach oczywiście z Ocean Apart. Słuchajcie, mój ulubiony nowy zestaw na lato, mają wiele nowych propozycji i wrzucałam niedawno promocję na Instagram i kilka z was
kilkanaście albo kilkadziesiąt właściwie skorzystało z tej promocji i bardzo się cieszyłyście, więc poprosiłam, żeby tutaj na YouTube też się coś pokazało. Także zostawiam Wam link na dole i kod Kamila YouTube i dostaniecie przy zakupach za 350 zł dwa prezenty za free. Także możecie dostać właściwie dwa sety top plus leginsy w cenie jednego. To jest mój ulubiony nowy sztosik. Słuchajcie, leginsy są krótkie i mieszam je sobie różnymi kolorami też, bo mam dwa zestawy takie letnie i kilka zestawów tych jeszcze z zimy, także razem wszystko sobie mieszam, ale jak wiecie, ja najbardziej zawsze w czarnym, czyli także tak czy inaczej to jest mój najbardziej ulubiony. A teraz zacieram kiece i czas już się powspinać. Jest mega hardkorowo gorąco. Także będziemy szukać dzikich plaż na Korfu, ale na pewno łatwo nie będzie. Zadzieram kiece i lecimy szukać dzikich plaż. Dzisiaj tylko mały wstęp, ale już zapraszam Was na drugi odcinek z Korfu, który wpadnie na kanał za 2 tygodnie. Pokażę Wam w nim najpiękniejsze miejsca na wyspie i opowiem o organizacji i kosztach takiego wyjazdu. Zapraszam i zachęcam do subskrypcji. Dziękuję za dzisiaj, ściskam i pozdrawiam. Kamila Zawłocka, zacieram kiece i lecę.